Dzień dobry Państwu. Faktycznie nie jestem geofizykiem, nie jestem też klimatologiem, ale spróbuję Państwu przybliżyć temat atlantyfikacji Arktyki z tej perspektywy ekosystemów arktycznych, tego co tam się faktycznie dzieje, ale nie zabraknie też geofizycznych szczegółów dotyczących tego, jakie są mechanizmy postępowania tej atlantyfikacji w Arktyce. Zaczniemy więc od takiego wprowadzenia do samej Arktyki, do tego czym jest, gdzie się znajduje i dlaczego jest taka wrażliwa na różne zmiany, a dopiero później przejdziemy do tej właściwej atlantyfikacji. Pierwsze pytanie, z jakim trzeba się zmierzyć, to gdzie w ogóle leży Arktyka. Myślę, że nikt nie miałby problemu, żeby wskazać, że Arktyka znajduje się gdzieś na biegunie północnym. Natomiast gdzie znajduje się granica Arktyki, tutaj mógłby być już jakiś większy problem. Historycznie za granicę Arktyki uznawano linię drzew, czyli takie miejsce, powyżej którego drzewa po prostu już nie rosną ze względów klimatycznych. Alternatywnie wykorzystywano granicę tak zwanej izotermy 10 stopni Celsjusza. Oznacza to, że jest to takie miejsce, powyżej którego średnia temperatura w lipcu nie przekracza tych 10 stopni Celsjusza. Obie te granice mają jednak tendencję do zmieniania swoich zasięgów, więc taką najbardziej obiektywną wydaje się być ta granica geograficzna, czyli granica kręgu polarnego. I krąg polarny, tutaj odniesienie do geofizyki, to takie miejsce na Ziemi, w którym jeżeli Słońce znajduje się w zenicie na zwrotniku raka, to wtedy na kręgu polarnym będzie na horyzoncie, czyli mamy albo pół roku Słońca, albo okolice pół roku ciemności. Do tego jeszcze sobie zaraz przejdziemy. Sam Ocean Arktyczny to jest jeden z najmniejszych oceanów na Ziemi, który charakteryzuje to, że jest otoczony z każdej strony przez kontynenty. Z jednej strony mamy Amerykę Północną, z drugiej strony mamy Azję i Europę. Oznacza to, że wymiana wody pomiędzy Oceanem Arktycznym a oceanami z nim sąsiadującymi będzie bardzo ograniczona. Z Pacyfikiem ta wymiana będzie zachodziła na drodze cieśniny Beringa. Nie wiem, czy widzicie Państwo mój kursor, ale tu jest cieśnina Beringa. Natomiast wymiana z Atlantykiem będzie zachodziła dwukanałowo. Z jednej strony będzie to cieśnina Fram, czyli to miejsce znajdujące się pomiędzy Grenlandią a Spitsbergenem oraz przez Morze Barentsa znajdujące się tutaj. Oprócz tego, to co chciałbym, żebyście Państwo zapamiętali, to kilka detali dotyczących batymetrii Oceanu Arktycznego. Przede wszystkim na Ocean Arktyczny w dużej mierze składają się płytkie morza szelfowe i one są tutaj oznaczone tym jasno-niebieskim kolorem. Natomiast w części centralnej znajdują się cztery głębokowodne baseny oceaniczne, które oddzielone są od siebie przez takie wypłycenia nazwane grzbietami śródoceanicznymi. W historii Oceanu Arktycznego możemy wyróżnić kilka takich momentów, kiedy powierzchnia całego oceanu nam zamarzła. Oczywiście mówimy o bardzo odległej przeszłości, bo mówimy o epoce lodowcowej. W każdym razie w czasie epoki lodowcowej powierzchnia całego oceanu była skuta lodem, ale miąższość tego lodu sięgała niemalże 1 kilometra, co sprawiło, że ten lód oparł się o grzbiety śródoceaniczne, które Państwu przed chwilą pokazywałem, oddzielając wody w głębokowodnych basenach od siebie, a to z kolei wpłynęło na to, jak później ekosystemy Arktyki były zasiedlane. Czyli mamy taką izolację geograficzną poszczególnych ekosystemów. Skąd w ogóle wiemy, że lód występował w Arktyce i sięgał aż tak głęboko? Wiemy z badań geofizycznych, w czasie których monitorowano ślady erozji lodowcowej na grzbietach śródoceanicznych. Blisko 2 lata temu świat obiegła dość głośno krytykowana publikacja mówiąca o tym, że pod lodem arktycznym w Pleistocenie znajdowały się gigantyczne zasoby wody słodkiej. I oczywiście celem tego webinarium nie jest dyskutowanie o tym, czy ta praca prezentowała same fakty, czy tutaj jest dużo takich dyskusyjnych kwestii. Natomiast faktem jest na pewno to, że wody Oceanu Arktycznego były całkowicie oddzielone od wód Oceanu Atlantyckiego i Oceanu Spokojnego.
Więc do czasów Holocenu mamy całkowitą odrębność Oceanu Arktycznego od tych oceanów przyległych. To, co chciałbym, żebyście Państwo jeszcze zapamiętali, to to, że w czasach epoki lodowcowej wszystkie morza szelfowe były przykryte warstwą lodu, a to oznacza, że nie mogło, z wyjątkiem nielicznych refugiów, nie mogło tam występować żadne życie. Czyli nie mamy żadnych zwierząt czy roślin, które byłyby w stanie przetrwać pod taką gigantyczną powierzchnią lodu. I zasiedlanie mórz szelfowych zaczęło się tak naprawdę dopiero jakieś 12 tysięcy lat temu. To będzie świadczyło o tym, że ekosystemy, które obecnie widzimy w Arktyce, są stosunkowo młode, a tym bardziej tylko jeszcze bardziej wrażliwe. Wcześniej wspominałem o wymianie wody pomiędzy Oceanem Arktycznym a przyległymi mu oceanami. Wymiana z Pacyfikiem zachodzi przez wąską cieśninę Beringa, znajdującą się pomiędzy Syberią a Alaską. Ta cieśnina ma tylko kilkanaście kilometrów szerokości i jest bardzo płytka. Średnia głębokość to jakieś 40-50 metrów, więc ta wymiana z Pacyfikiem jest nieznaczna. Inaczej wygląda natomiast sytuacja po drugiej stronie, czyli ta granica z Atlantykiem. Tutaj mamy cieśninę Fram, która rozciąga się od Grenlandii do Svalbardu, więc jest więc gigantyczna, a poza tym jest bardzo głęboka. Średnia głębokość w tej części bliższej Svalbardowi przekracza 2 km, więc nie ma żadnych przeszkód do wymiany wody pomiędzy Atlantykiem a Arktyką. Z tego też względu ta woda atlantycka stanowi bardzo ważny element obiegu wody w całym Oceanie Arktycznym. Woda z Atlantyku dostaje się do Arktyki z prądem północnoatlantyckim. On zaczyna się gdzieś w okolicach Zatoki Meksykańskiej, to jest ten znany prąd zatokowy, później przekształca się w prąd północnoatlantycki, który na wysokości północnej Norwegii rozdziela nam się na dwie gałęzie. Jedna gałąź przecina Morze Barentsa i jest to taki płytki prąd, który wytraca dużą ilość ciepła przepływając przez Morze Barentsa. Mówimy tutaj o tym miejscu. Natomiast druga gałąź przecina cieśninę Fram, trafia do basenu euroazjatyckiego i po jakimś czasie łączy się z tą gałęzią z Morza Barentsa. Obie gałęzie później płyną wzdłuż wybrzeży głębokowodnych basenów jako arktyczny okołobiegunowy prąd brzegowy, z którego od czasu do czasu odrywa się pewna porcja atlantyckiej masy wodnej, tworząc takie zamknięte komórki cyrkulacyjne w poszczególnych głębokowodnych basenach. Oprócz tego w czasie swojego obiegu ta atlantycka masa wodna traci swoje ciepło i jest stopniowo przykrywana przez wody słodkie. Te wody słodkie w Arktyce biorą się z opadów, biorą się z wytapiania lodowców, ale biorą się też z dostaw rzecznych, czyli te wielkie rzeki syberyjskie wyładowują gigantyczną ilość słodkiej wody, która stopniowo przykrywa wodę atlantycką. Ta woda atlantycka jest bardziej zasolona, jest więc też gęstsza i dochodzi do takiego oddzielenia się wraz z głębokością, co nazywamy stratyfikacją. Woda atlantycka kończy swój obieg w okolicy Pacyfiku, gdzie jest ponownie zasilana przez ciepłe i bardziej zasolone wody, tym razem z Pacyfiku, i następnie kontynuuje swój obieg tak, żeby w końcu znaleźć swoje wyjście w okolicach Grenlandii. Przez to, że ta woda jest już znacznie wychłodzona, ona opuszcza Arktykę na dużo większych głębokościach niż z głębokości, na której zaczynała. Oprócz tego na powierzchni Arktyki tworzy się taka struktura, którą nazywamy dryfem transpolarnym. I jest to taki prąd, który transportuje gigantyczne ilości zimnej i wysłodzonej wody powierzchniowej wraz z pakiem lodowym na zewnątrz z Arktyki. I ten pak lodowy może docierać nawet do niższych szerokości północnego Atlantyku. To, że ta woda atlantycka dociera do Arktyki, możemy obserwować patrząc na przykład na zasolenie wód. Wody atlantyckie są bardziej zasolone niż wody arktyczne, więc bardzo łatwo jest nam określić obecność wody atlantyckiej w dowolnym miejscu w Oceanie Arktycznym. To, co możecie Państwo zobaczyć na tym przekroju, to również taka granica pomiędzy tymi mniej zasolonymi wodami powierzchniowymi a wodą atlantycką, którą nazywamy halokliną. I haloklina to jest taka warstwa, w której dochodzi do szybkiej zmiany gęstości wody, w tym wypadku związanej z zasoleniem, co sprawia, że wody pomiędzy sąsiadującymi piętrami się po prostu nie mieszają. Haloklina w Arktyce tworzy się głównie
dzięki tej różnicy temperatury pomiędzy ciepłą wodą atlantycką, chłodną wodą powierzchniową oraz wytwarzaniu się pokrywy lodowej. Do tego jeszcze wrócę, do tego jak się tworzy pokrywa lodowa czy lód morski w Oceanie Arktycznym. Natomiast to, co chciałbym, żebyście Państwo teraz zapamiętali, to fakt, że w czasie tworzenia się lodu morskiego dochodzi do wytopienia solanki, czyli takiej bardzo zimnej i mocno zasolonej wody, która opada poniżej tej powierzchniowej słodkiej wody, oddzielając ją od ciepłej wody atlantyckiej. To zjawisko ma bardzo duże znaczenie dla całego Oceanu Arktycznego, ponieważ obecność halokliny ogranicza wymianę ciepła z powierzchnią. To znaczy, że ta ciepła woda atlantycka nie oddaje swojego ciepła do powierzchni, nie przyspieszając tym samym roztapiania pokrywy lodowej. Haloklina blokuje też pionowe mieszanie wody i to ma duże znaczenie dla ekologii tego regionu i do tego też jeszcze zaraz sobie wrócimy. Gdybyśmy zrobili taki przekrój przez Ocean Arktyczny, zaczynając od cieśniny Fram, tu mamy po prawej stronie, do cieśniny Beringa po lewej stronie, to moglibyśmy zobaczyć, że ta strefowość czy stratyfikacja zasoleniowa w Oceanie Arktycznym jest względnie stała, niezależnie od miejsca, w którym się znajdujemy. Na samym dnie mamy ekstremalnie zimne arktyczne wody głębinowe, nad nimi szerokie pasmo wód atlantyckich, powyżej których znajduje się wspomniana wcześniej haloklina i cienka warstwa tych wysłodzonych wód polarnych. Miąższość czy grubość halokliny zależy w dużej mierze od dopływu dodatkowych mas wodnych z Pacyfiku, czyli ta strona atlantycka będzie miała węższą haloklinę, strona pacyficzna będzie tą haloklinę miała znacznie grubszą. Cechą charakterystyczną Arktyki jest obecność lodu morskiego, więc i o lodzie morskim musimy sobie powiedzieć dwa słowa. Tak jak chwilę temu wspomniałem, ten lód morski tworzy się trochę inaczej niż lód z wody słodkiej i ta różnica wynika właśnie z zasolenia. Sama temperatura zamarzania wody słonej jest niższa niż w przypadku wody słodkiej i jest to około minus 1,8 stopnia Celsjusza. I kiedy taka woda zaczyna zamarzać, to dochodzi do wytopienia się solanki. Powstają drobne kryształy lodu, pomiędzy którymi dochodzi do zablokowania takich kieszonek wypełnionych solanką. Ta pierwsza faza powstawania lodu, czyli tak zwany śryż, bardzo szybko ewoluuje i tworzy albo takie pionowe kryształy w przypadku, kiedy powierzchnia morza jest spokojna, albo ten śryż się nam rozlewa i tworzy coś, co nazywamy lodami naleśnikowymi pancake ice. To, co jest ważne, to to, że ten świeżo powstały lód jest bardzo porowaty i ta porowatość lodu jest bardzo ważna z punktu widzenia ekologicznego, ponieważ pomiędzy tymi porami w lodzie może rozwijać się fauna i flora arktyczna. To będą bardzo drobne organizmy, które mogą żyć w kanalikach solankowych, czyli w tych kieszonkach wypełnionych solanką i jest to bardzo typowa dla Arktyki grupa funkcjonalna. O organizmach, które żyją pod lodem, są albo z nim związane na powierzchni, albo występują w jego wnętrzu, mówimy jako flora i nazywamy florą lub fauną sympagiczną. W dużym uproszczeniu lód morski w Arktyce możemy podzielić na dwie kategorie i będzie to lód jednoroczny i lód wieloletni. Ten jednoroczny, jak sama nazwa wskazuje, powstaje zimą, kiedy jest najzimniej. Zwykle trwa sobie przez całe lato, ale w wyniku wzrostu temperatur się roztapia. Natomiast ta porcja lodu jednorocznego, która nie roztopi się przez dwa sezony, zaczyna stanowić lód wieloletni. Ten lód wieloletni jest znacznie grubszy, jest mniej porowaty i jest przez to też mniej zasolony niż ten lód jednoroczny. W lodzie wieloletnim będziemy obserwowali inne zgrupowania roślin i zwierząt niż w lodzie jednorocznym. Ten lód wieloletni w inny sposób też wpływa na życie w oceanach. To znaczy nawet na tym schemacie widać, że grubość tego lodu sprawia, że mniejsza ilość promieni świetlnych dostaje się do głębszych partii oceanu, co tym samym uniemożliwia niektórym organizmom ich zasiedlanie. To, co jest kluczowe dla życia w Arktyce, to jest jej niesamowita sezonowość. To oczywiście związane jest z położeniem Arktyki. Niski kąt padania promieni świetlnych na powierzchnię Arktyki sprawia, że dociera do niej jedynie jakieś 20% promieni czy energii słonecznej w porównaniu do tego, która dociera do równika.
więc to warunkuje, dlaczego w Arktyce jest zimno. Natomiast ta sezonowość dostawy światła ze Słońca objawia się tym, że przez pewien okres w roku mamy po prostu dzień polarny lub mamy noc polarną. I tu trzeba zaznaczyć, że to nie jest tak, że w całej Arktyce dzień polarny trwa 6 miesięcy i noc polarna trwa 6 miesięcy. Im bliżej bieguna północnego, tym ta zależność jest bardziej prawdziwa, czyli wyraźniej zaznaczona ta granica pomiędzy nocą i dniem polarnym. Natomiast im bliżej południa kręgu polarnego, tym ta sezonowość dostaw światła jest trochę inna, z przewagą tego okresu, gdzie światło występuje. To oczywiście wpływa na temperaturę w Arktyce i na jej sezonowość, czyli w tych niższych szerokościach geograficznych będzie cieplej, w wyższych szerokościach geograficznych będzie oczywiście zimniej. Z tego też względu w wyższych szerokościach geograficznych będziemy mieli więcej lodu, w niższych tego lodu będzie mniej. Na tym slajdzie przemyciłem też informację dotyczącą producentów Oceanu Arktycznego. Tutaj wyróżniamy dwie grupy. Z jednej strony będą to glony podlodowe i one są tutaj zaznaczone tym jaśniejszym zielonym kolorem. Z drugiej strony mamy fitoplankton, czyli organizmy fotosyntetyzujące, które żyją w toni wodnej. To, co jest charakterystyczne dla niższych szerokości geograficznych i jest też prawdziwe na przykład dla Morza Bałtyckiego, to taka sezonowość objawiająca się dwoma zakwitami fitoplanktonu, jednym wiosennym i drugim późnym latem czy wczesną jesienią. Coś takiego widzimy w strefie umiarkowanej i na obrzeżach kręgu polarnego. Im dalej na północ, tym więcej jest lodu, pojawia się wtedy cała formacja glonów podlodowych, która kwitnie zwykle przed glonami fitoplanktonowymi. Mamy wtedy do czynienia z jednym zakwitem glonów fitoplanktonowych i jeden zakwit glonów podlodowych, który jest tym zakwitem wcześniejszym. Ten schemat pokazuje, jak bardzo precyzyjna jest chronologia wydarzeń dziejących się w Arktyce, a to też będzie sugerowało, że Arktyka może być bardzo podatna na jakiekolwiek przesunięcia w chronologii dowolnych wydarzeń ekologicznych w tych ekosystemach. Wynika to z tego, że organizmy żyjące w Arktyce muszą bardzo precyzyjnie określać, kiedy jest w ogóle szansa zdobyć jakikolwiek pokarm. Jeśli spojrzymy na konsumentów pierwszego rzędu, czyli na tych konsumentów, którzy odżywiają się bezpośrednio tym fitoplanktonem czy glonami podlodowymi, to te organizmy zwierzęce muszą bardzo precyzyjnie określić, w którym momencie wydać na świat potomstwo, żeby to potomstwo mogło rozwinąć się w czasie, kiedy jest duża dostępność materii wyprodukowanej przez producentów. Obserwujemy więc w Arktyce taką bardzo charakterystyczną sezonowość, która jest bardzo podatna na zmiany, ale do tego jeszcze za chwilę przejdziemy. Inne objawy sezonowości w Arktyce to jest sezonowa zmienność zasięgu pokrywy lodowej i to obrazują te schematy po lewej stronie. Zimą tego lodu jest więcej, ponieważ dobudowuje nam się lód jednoroczny, latem tego lodu nam ubywa. Co jest bardzo charakterystyczne dla Arktyki, to również sezonowa zmienność dopływu świeżej czy tej wysłodzonej wody. Związane jest to przede wszystkim z dużą ilością opadów letnich, a także ze zwiększonym dopływem słodkich wód z rzekami, również w czasie lata. I teraz obraz, który Państwu przedstawiłem, to jest taka typowa Arktyka, nienaruszona przez człowieka i tak wyglądało to przez tysiące lat. Natomiast nasza aktywność doprowadziła do przyspieszenia czy zmiany klimatu, której jednym z objawów jest globalne ocieplenie. Temperatura całego globu się nam zwiększa, dotyczy to również temperatury powierzchni oceanów. Natomiast jeżeli spojrzymy sobie na to, jak ta temperatura zmienia się w skali globalnej, to bardzo wyraźne staje się, że ta Arktyka ociepla nam się dużo szybciej niż reszta świata. Ten poglądowy rysunek pokazuje różnicę w temperaturze pomiędzy rokiem 2021 a 30-leciem od 1951 roku do 1980 roku. I okazuje się, że to tempo wzrostu temperatury w Arktyce jest blisko trzykrotnie wyższe niż dla reszty świata. I wyjaśnieniem tego zjawiska jest tak zwane arktyczne wzmocnienie. Arktyczne wzmocnienie opiera się w dużej mierze o pokrywę lodową. Pokrywa lodowa ma bardzo wysokie albedo, to znaczy bardzo wysoką zdolność do odbijania promieni świetlnych.
Szacuje się, że pokrywa lodowa odbija blisko 80% promieniowania słonecznego, co oznacza, że tylko 20% jest absorbowana w postaci ciepła. Kiedy tego lodu ubywa i odsłaniany jest ocean, który ma ciemniejszą barwę, on pochłania dużo większą ilość promieniowania słonecznego, a tym samym ociepla się w szybszym tempie. I teraz to, co obserwujemy w Arktyce, to jest zwiększająca się temperatura wód docierających tam z niższych szerokości geograficznych, ociepla całą Arktykę, a to powoduje, że lodu nam ubywa i ta Arktyka pochłania jeszcze więcej ciepła niż wcześniej, więc stąd ten wzrost tempa ogrzewania się Arktyki względem reszty świata. Tak jak wspomniałem, to arktyczne wzmocnienie wynika w dużej mierze z ubytku pokrywy lodowej i niestety ten ubytek pokrywy lodowej jest faktem. Widzimy to zarówno jeżeli spojrzymy na średnią powierzchnię pokrywy lodowej w poszczególnych sezonach, to jest ten schemat po lewej stronie. Wykres po prawej stronie pokazuje również, że z roku na rok coraz większa część lodu ubywa w sezonie letnim, coraz mniej tego lodu przybywa nam w sezonie zimowym. A co jeszcze straszniejsze z punktu widzenia ekologii Arktyki, to że zmienia się też skład tego lodu, to znaczy ubywa nam lodu jednorocznego i ubywa nam lodu wieloletniego, co sprawia, że na przestrzeni ostatnich lat tak naprawdę straciliśmy większą część pokrywy wieloletniej i lodowej na rzecz tylko tego lodu jednorocznego. I oczywiście wszystkie te procesy są już same w sobie dość straszne, jeżeli chodzi o przyszłość Arktyki, ale jest jeden proces, o którym zrobił się głośno jakieś 20 lat temu i jest to atlantyfikacja Arktyki. Naukowcy zauważyli bowiem, że wzrost temperatury i zasolenia wód atlantyckich, które docierają do atlantyckich obrzeży Arktyki, czyli tak zwanej Arktyki Europejskiej, powoduje pewne zmiany w strukturze wody. To znaczy woda staje się cieplejsza, bardziej zasolona, co powoduje szybsze topnienie lodu i zanik stratyfikacji kolumny wody. Czyli nie ma już tej takiej charakterystycznej halokliny, woda jest bardzo dobrze wymieszana. Te procesy obserwujemy w całym Morzu Barentsa, w całej cieśninie Fram, a także na północy Svalbardu, czyli w tak zwanym regionie basenu eurazjatyckiego. I to, że ta woda jest tak dobrze wymieszana, jest cieplejsza, jest bardzo zasolona, przypomina bardzo sytuację, którą obserwujemy praktycznie w całym północnym Atlantyku i stąd też nazwa tego zjawiska, czyli atlantyfikacja. Czyli Arktyka staje się coraz bardziej podobna do Atlantyku. Mechanizmy, które stoją za atlantyfikacją, nieznacznie różnią się pomiędzy atlantyfikacją cieśniny Fram i basenów eurazjatyckich, a atlantyfikacją Morza Barentsa. W tym pierwszym przypadku widzimy, że pojemność cieplna i prędkość wlewów wód atlantyckich do Arktyki się zwiększają, co powoduje, że lodu nam ubywa coraz więcej, a to umożliwia jeszcze intensywniejsze oddawanie ciepła przez tą wodę atlantycką do atmosfery. To natomiast ma konsekwencje, czy pociąga za sobą konsekwencje dla zdolności wody do mieszania się i powoduje, że ta woda jest coraz lepiej wymieszana, sięgając nawet do większych głębokości. Sytuacja w Morzu Barentsa jest trochę inna, z tego względu, że południowa część Morza Barentsa była stosunkowo ciepła, więc ten wzrost temperatury w tamtym miejscu nie jest tak drastyczny. Z tego względu taka średnia wymiana ciepła pomiędzy wodą atlantycką a atmosferą w Morzu Barentsa się zmniejsza. Zmniejsza się też ładunek słodkiej wody docierającej do Morza Barentsa, a także zmniejsza nam się zasięg pokrywy lodowej, tej natywnej dla Morza Barentsa oraz tej, która dopływa tam sezonowo. Tą główną siłą sprawczą dla atlantyfikacji jest oczywiście temperatura i tu nie ma żadnych wątpliwości, że temperatura wody atlantyckiej się zwiększa. Szacuje się, że temperatura całego Morza Barentsa wzrasta średnio o 500 stopnia Celsjusza w skali rok do roku. W przypadku Oceanu Arktycznego jako całości ten wzrost jest mniej dynamiczny, ale nadal trend się utrzymuje, czyli ten Ocean Arktyczny sam sobie też się nam ogrzewa. To, co jest jednak ważne, to, że atlantyfikacja oprócz tego, że faktycznie działa tak gradacyjnie, to charakteryzuje się również takimi skokowymi, gigantycznymi wlewami dużej objętości atlantyckiej masy wodnej.
i obserwowaliśmy takich wlewów bardzo dużo. Takie najbardziej charakterystyczne to chyba ten z okresu 2004-2006, kiedy faktycznie gigantyczna objętość bardzo ogrzanej wody atlantyckiej sięgnęła daleko do Oceanu Arktycznego. Drugą siłą napędową atlantyfikacji jest zasolenie. I ten wzrost zasolenia obserwujemy zarówno w Morzu Barentsa, jak i w tym basenie eurazjatyckim. W obydwu tych regionach ta tendencja wzrostowa dla wód powierzchniowych jest dość zbliżona. Jest to około 500 jednostki, to jest ta praktyczna jednostka zasolenia. Natomiast to, na co chciałbym zwrócić Państwa uwagę, to, że to zasolenie wzrasta nie tylko na powierzchni, ale wzrasta również w całej kolumnie wody. I to możemy zobaczyć na tym schemacie po prawej stronie. I tu bardzo dobrze widać, że w poszczególnych tych okresach dochodzi nie tylko do wysłodzenia powierzchni wody, ale również do wzrostu zasolenia powierzchni wody, ale do wzrostu zasolenia również w głębszych partiach oceanu, co sprawia, że ta siła gradientu nam się zaburza, że to zasolenie jest coraz bardziej podobne do siebie w całej kolumnie wody. Nie mamy tej wyraźnie zaznaczonej halokliny, więc wody mogą się nam spokojnie mieszać. No i teraz clue naszego dzisiejszego spotkania, czyli co z tą Arktyką dzieje się okiem biologa morza. Żebyśmy mogli o tym powiedzieć, to najpierw chciałem Państwa wprowadzić co nieco do samych ekosystemów arktycznych, jak one wyglądają i co sprawia, że są tak unikatowe. Przede wszystkim, tak jak wcześniej wspomniałem, te ekosystemy są ekosystemami stosunkowo młodymi. One pojawiły się w Arktyce jakieś 12 tysięcy lat temu, co w skali ewolucyjnej nie jest tak dużą porcją czasu. Poza tym organizmy, które występują w Arktyce, od początku musiały mierzyć się z dość trudnymi warunkami życia. Musiały się mierzyć z obecnością lodu, z dużą sezonowością oraz niskimi temperaturami i oczywiście wykształciły do tego przystosowania. Czyli są to organizmy, które mają w dużej mierze wolny metabolizm, przez co oszczędzają energię. Ich cykle życiowe są dłuższe, dorastają do większych rozmiarów. Odpowiedzią na sezonowość jest to, że część z nich zapada w różną formę hibernacji czy diapauzy sezonowo, czyli wtedy, kiedy produkcja pierwotna w Arktyce ustaje, one również jeszcze bardziej spowalniają swoje procesy życiowe. No i w końcu rozwinęła nam się cała gama organizmów na stałe związanych z lodem i mamy tutaj na myśli zarówno mikroorganizmy żyjące pod lodem, jak i duże zwierzęta żyjące na jego powierzchni, jak na przykład ptaki, foki czy niedźwiedzie polarne. Postępująca atlantyfikacja odciska swoje piętno na całym ekosystemie arktycznym i jej objawy można byłoby podzielić na trzy takie główne kategorie. I byłaby to kategoria biogeograficznych zmian, czyli takich zmian związanych ze zmianami zasięgu występowania. I tutaj zwykle gatunki borealne, czyli te napływające z niższych szerokości geograficznych, będą występowały coraz dalej na północ, natomiast gatunki typowo polarne będą uciekały jeszcze dalej na północ w kierunku tych miejsc, które nadal są jeszcze zimne. Możemy też mówić o zmianach fenologicznych, czyli takich dotyczących sezonowości cykli życiowych oraz o zmianach ekologicznych i fizjologicznych, których objawem może być na przykład zmiana diety danego gatunku. Efekty atlantyfikacji możemy tak naprawdę dostrzec już u podstawy piramidy troficznej, czyli u producentów. Od wczesnych lat 2000 obserwujemy regularny wzrost produkcji pierwotnej, czyli ilości materii wytworzonej przez organizmy autotroficzne w całym Oceanie Arktycznym. I oczywiście w obszarach dotkniętych atlantyfikacją ten wzrost będzie największy. Szacuje się, że w samym Morzu Barentsa, przynajmniej w tej jego północnej części, wzrost produkcji pierwotnej wynosi obecnie około 400% względem tego, co obserwowaliśmy w roku 1998. Na południu Morza Barentsa ta zmiana jest mniej wyraźna, ale i tak ten trend pozytywny się tam utrzymuje. Zmiana w obrębie producentów nie dotyczy tylko wzrostu ich wydajności, czyli tego wzrostu produkcji pierwotnej, ale dotyczy też zmian taksonomicznych. Ponieważ lodu w wyniku atlantyfikacji ubywa, to całkowicie wymierają nam ekosystemy sympagiczne, czyli te związane z lodem. Co więcej, obserwuje się też ustępowanie miejsca
przez większe organizmy fitoplanktonowe, tym mniejszym organizmom fitoplanktonowym, co jest charakterystyczne właśnie dla typowej strefy borealnej. I obserwujemy pojawianie się gatunków, których nigdy wcześniej nie widzieliśmy w Arktyce, coraz dalej na północ. I tutaj przykład rysunku po prawej stronie, który obrazuje zmianę zasięgu występowania takiego jednokomórkowca Emiliana Huxley, który jeszcze kiedyś był tylko okazjonalnym gościem w Morzu Barentsa, a teraz jest jego stałym mieszkańcem. To, co z punktu widzenia biologa morza jest jednak straszniejsze niż to, że pojawił się nam gatunek, który wcześniej tam nie występował, to jest zmiana chronologii czy sezonowości gatunków fitoplanktonowych tam występujących. Szacuje się, że w Morzu Barentsa szczyt zakwitu fitoplanktonu każdego roku wypada o 2 dni wcześniej. I tak jak Państwu wcześniej wspomniałem, ta sezonowość Arktyki jest bardzo precyzyjna i teraz takie nawet drobne zmiany mogą spowodować zjawisko, które nazywamy troficznym niedopasowaniem. I w tym troficznym niedopasowaniu chodzi o to, że fauna przystosowana do tego, że ich pokarm pokaże się w toni wodnej w konkretnym miesiącu czy konkretnego nawet dnia, dostosowuje swoje cykle rozrodcze tak, żeby w odpowiednim momencie wydać na świat potomstwo. Jeżeli dojdzie do takiego nawet niewielkiego niedopasowania, to większa część tego potomstwa nie będzie miała wystarczającej ilości pokarmu, przez co obumrze i cała biomasa danego gatunku konsumenta zacznie nam się drastycznie zmniejszać. I niestety są to zmiany, które już teraz obserwujemy w Arktyce. Czyli to niewielkie nawet dopasowanie, to niewielkie niedopasowanie pomiędzy zakwitami fitoplanktonu a konsumentami pierwszego rzędu już teraz pociąga za sobą drastyczne konsekwencje. Gatunkiem konsumentów pierwotnych, czy grupą taksonomiczną konsumentów pierwotnych, o których jest dość głośno w kontekście atlantyfikacji, są niewielkie skorupiaki, które nazywamy widłonogami. Widłonogi to najliczniejsze skorupiaki mórz i oceanów. W Arktyce występuje ich całkiem pokaźna różnorodność, natomiast większość prac dotyczących atlantyfikacji skupia się na 3 gatunkach siostrzanych z rodzaju Calanus. Ten największy przedstawiony tutaj na zdjęciu gatunek to Calanus hyperboreus, gatunek, którego centrum dystrybucji, czyli to miejsce, w którym najczęściej występuje, ogranicza się do głębokowodnych basenów centralnych Oceanu Arktycznego. Oczywiście można go spotkać również na morzach szelfowych. Calanus glacialis to jest gatunek znacznie mniejszy, ale również związany z wodami chłodnymi. Występuje głównie w wodach szelfowych, również chłodnych. No i ich najmniejszy kuzyn, czyli Calanus finmarchicus, to jest gatunek typowo atlantycki. I teraz najnowsze badania pokazują, że Calanus finmarchicus, czyli ten typowy gatunek dla Oceanu Atlantyckiego, coraz liczniej i coraz częściej dostaje się na północ. Szacuje się, że w Morzu Barentsa biomasa tego gatunku wzrasta o 3% w skali rok do roku. I wydawać by się mogło, że to jest taka niewielka zmiana. Jeden niewielki skorupiak zaczyna występować częściej niż inny niewielki skorupiak. Niestety w przyrodzie wszystko jest ze sobą dość dobrze skalibrowane i taka niewielka zmiana propaguje w całej sieci troficznej. Możemy sobie łatwo wyobrazić losy na przykład planktonożernych ptaków, które odżywiały się do tej pory tymi tłustszymi i większymi widłonogami. Taki ptak, żeby pobrać ilość pokarmu potrzebną mu do życia, wystarczyło, że zanurkował raz czy dwa razy i miał już odpowiednią ilość pokarmu do przetrwania. W przypadku, kiedy taki ptak musi nurkować, żeby łowić dużo mniejsze widłonogi, to musi tych lotów wykonać dużo więcej, musi zużyć dużo więcej energii, żeby je odłowić. Może mieć też trudności z wizualnym wyszukiwaniem takiego pokarmu, bo jest on mniej widoczny, co może przełożyć się na przykład na spadek sukcesu rozrodczego, czyli na przykład jego potomstwo nie będzie mogło przetrwać. Także nawet takie niewielkie zmiany mogą mieć drastyczne konsekwencje dla całych ekosystemów. To, co jest ciekawą obserwacją dotyczącą tego gatunku atlantyckiego widłonoga, Calanus finmarchicus, to również to, że ta zmiana nie dotyczy jedynie jego biomasy w danym regionie, ale dotyczy również jego cyklu rozrodczego. Okazuje się na podstawie badań w ciśnienie Fram, że gatunek ten zaczyna się w Arktyce rozradzać coraz wcześniej, a w tych szczególnie ciepłych latach może przystępować do rozrodu nawet dwukrotnie. Oznacza to, że jest to
odzwierciedlenie sytuacji z niższych szerokości geograficznych, czyli na przykład z północnego Atlantyku, gdzie faktycznie większość drobnych organizmów ma dwa cykle rozrodcze w ciągu roku. Natomiast jest to sytuacja nietypowa dla tak wysokich szerokości geograficznych, gdzie zwierzęta są zwykle skalibrowane do tego jednokrotnego cyklu rozrodczego związanego z zakwitem fitoplanktonu. Więc ta zmiana pokazuje nam, że faktycznie atlantyfikacja może dotykać nie tylko zasięgu występowania, ale również fenologii poszczególnych gatunków. I to nie jest tak, że kwestia ta dotyczy tylko widłonogów, dotyczy również wyższych poziomów troficznych. Nie mogłem się oprzeć, żeby nie pokazać Państwu organizmów galaretowatych, którymi zajmuję się zawodowo. I również w przypadku organizmów galaretowatych, takich jak na przykład meduzy, obserwujemy analogiczne zmiany. To znaczy gatunki typowo borealne pojawiają nam się coraz dalej na północ, a te gatunki typowo atlantyckie w Arktyce rozmnażają się wcześniej, a także rozmnażają się nawet dwukrotnie w skali roku. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku drapieżnych obunogów. To są również skorupiaki występujące dość licznie w Arktyce. I tutaj analogicznie mamy trzy gatunki, dwa typowo arktyczne, Themisto libellula, Themisto abyssorum oraz jeden typowo atlantycki, Themisto compressa. Ten gatunek atlantycki do roku 2004 nie był obserwowany w Arktyce nigdy. W 2004 roku został przez naukowców z Instytutu Alfreda Wegenera zaobserwowany po raz pierwszy, natomiast w roku 2011 udokumentowano, że zaczął on się już rozradzać w Arktyce, i teraz jest już stałym komponentem morskich sieci troficznych. Dlaczego ta zmiana ma znaczenie? Ano dlatego, że obunogi w Arktyce są ważnym składnikiem sieci troficznej, są pokarmem dla wielu gatunków ryb, więc brak tych arktycznych, większych gatunków pociąga za sobą serię konsekwencji dla wyższych poziomów troficznych. W przypadku Morza Barentsa, oprócz tego, że zmienia nam się skład gatunkowy obu nogów z rodzaju Themisto, to zmniejsza nam się też ich ogólna liczba. Zaobserwowano, że obu nogi są stopniowo wypierane przez inne skorupiaki, które nazywamy krylem arktycznym. I ta zmiana również propaguje w sieci troficznej, powodując, że ryby, które do tej pory odżywiały się obu nogami, albo muszą migrować w miejsca, gdzie te obunogi jeszcze występują, albo muszą szukać alternatywnych źródeł pokarmu, a to zwykle kończy się po prostu ich śmiercią. I taką sytuację obserwujemy również w Morzu Barentsa, szczególnie w jego północnej części, gdzie z roku na rok ubywa nam typowego gatunku ryby w tym obszarze, czyli sajki, niewielkiego dorszyka polarnego, który jest gatunkiem typowo odżywiającym się obunogami z rodzaju Themisto. Szacuje się, że w skali rok do roku ubytek biomasy tej ryby to jest blisko 70 tysięcy ton rocznie, ale oczywiście to nie jest tak, że nikt teraz skorupiaków nie zjada w Morzu Barentsa. Na miejsce sajki wkroczył dorsz atlantycki, czyli ryba, która ma dużo szerszą dietę, jest tak zwanym generalistą, który może odżywiać się dowolnym pokarmem i obserwujemy nagły przyrost biomasy dorsza atlantyckiego w regionie, który jeszcze do niedawna uznawaliśmy za typowo arktyczny. Oprócz tego w Morzu Barentsa zaczęliśmy notować gatunki, które nigdy wcześniej tam nie występowały i to są gatunki takie typowo atlantyckie, jak na przykład plamiak, makrela, halibut, czy karmazyn i szczególnie ten ostatni kojarzy nam się przede wszystkim z cieplejszymi wodami atlantyckimi, a teraz jest już stałym elementem ekosystemów arktycznych. Te zmiany, na co chciałbym zwrócić Państwa uwagę, nie dotyczą jednak takich zamian, gatunek borealny zastępuje gatunek arktyczny, ale dotyczą całych gigantycznych zbiorowisk, czyli mówimy o wypieraniu fauny arktycznej przez faunę borealną. W przypadku ryb badania modelowe z 2015 roku pokazały, że to tempo wymiany sięga blisko 15 km na rok, czyli ta ekspansja gatunków z północnego Atlantyku sięga 15 km rocznie w regionie objętym atlantyfikacją, co powoduje wypieranie gatunków typowo arktycznych, które muszą uciekać dalej na północ. To, co jest równie ważne, to to, że dochodzi nie tylko do wymiany pomiędzy poszczególnymi gatunkami różniącymi się swoją budową, ale te zwierzęta różnią się między sobą również
swoją fizjologią, na przykład tempem wzrostu czy rozmiarem, jaki osiągają, ale również ich ekologią. Te gatunki pochodzenia boralnego to w dużej mierze gatunki o szerokich dietach, to znaczy, że mogą odżywiać się bardzo różnorodnym pokarmem. Część z nich jest bardzo plastyczna, jeżeli chodzi o miejsce pobierania pokarmu, czyli mogą zarówno odżywiać się w toni wodnej, mogą zarówno pobierać pokarm bezpośrednio z dna, a to wszystko prowadzi do przebudowania się sieci troficznych w tym regionie. I już teraz obserwujemy taką gradacyjną zmianę warunków środowiskowych czy warunków troficznych z tych typowo arktycznych w stronę takich subarktycznych, a nawet atlantyckich, czyli sieci troficzne w obszarach objętych atlantyfikacją stają się coraz bardziej złożone, bo mamy coraz więcej ogniw, coraz więcej gatunków obecnych w tym obszarze. To powoduje powstawanie nowych zależności troficznych, czyli nowych na przykład relacji drapieżnik-ofiara. To prowadzi do zwiększenia łączności ogniw, ponieważ zwierzęta boralne, tak jak przed chwilą wspomniałem, są większymi generalistami, więc odżywiają się nie tylko na jednym typie ofiary, ale polują na wszystko, co mogą złapać. I prowadzi do czegoś, co nazywamy w ekologii zmniejszeniem modułowości, a oznacza to to, że fauna borealna nie jest tak silnie, nie cechuje się taką silną strefowością, czy nie ma takiego wyraźnego oddzielenia pomiędzy zwierzętami żyjącymi w toni wodnej, żyjącymi przy dnie, szczególnie w przypadku ryb. Są to gatunki, które mogą w dużej mierze pobierać pokarm zarówno w toni wodnej, jak i łapać zwierzęta żyjące bezpośrednio na dnie. Więc to, o czym Państwu teraz powiedziałem, kształtuje taki obraz diametralnie zmieniającego się ekosystemu arktycznego w stronę boralnego. Są to obserwacje, które już teraz są prowadzone tak naprawdę w całym Morzu Barentsa i na północy Svalbardu, więc można by się było zapytać, dokąd idziemy z tymi zmianami. I żeby wnioskować o przyszłość atlantyfikacji, musimy zrozumieć, czym jest cyrkulacja termohalinowa, ponieważ to od niej zależy w dużej mierze przyszłość atlantyfikacji. Cyrkulacja termohalinowa to jest taki globalny obieg, czy globalna wymiana ciepła pomiędzy wodami z obszarów tropikalnych i obszarów polarnych. Czyli woda ogrzewa się w tropikach, płynie na północ czy na południe, tam oddaje swoje ciepło, zwiększa się jej gęstość, opada na dno i tak cyrkuluje sobie po całym globie. Tu warto zaznaczyć, że obieg przez cały obieg dla jednej kropli szacuje się, że zająłby jakieś 1000 lat, więc to nie jest nic dziejącego się diametralnie szybko. Natomiast cyrkulacja termohalinowa jest jednym z najważniejszych czynników regulujących klimat na Ziemi. Elementem cyrkulacji termohalinowej jest coś, co nazywamy atlantycką południkową cyrkulacją wymienną, czyli tak zwany AMOK, który z kolei bezpośrednio wpływa na to, jak dużo wody z Atlantyku wlewa się do Arktyki. AMOK kontroluje również temperaturę tej wody, która dostaje się do Arktyki, więc jakiekolwiek zawahania cyrkulacji wymiennej będą miały oczywiście przełożenie na proces atlantyfikacji. To cyrkulację wymienną bada się mierząc taki wskaźnik temperatury zimnego pola północnego Atlantyku. Jest to miejsce, które zaznaczyłem jako tym czarnym okręgiem. I poprzez mierzenie temperatury w tym obszarze naukowcy są w stanie oszacować, jak intensywnie zachodzi ta cyrkulacja wymienna, czyli ten AMOK. Okazuje się jednak, że te badania są obarczone dość dużym błędem, ponieważ cyrkulacja termohalinowa ma taką swoją naturalną oscylację, co wprowadza dużo szumu do wyników, które uzyskujemy. W zeszłym roku wprowadzono więc alternatywny wskaźnik bazujący na porównaniu zasolenia powierzchni południowego Atlantyku i Indo-Pacyfiku. I teraz to, co ukazało się tak naprawdę parę miesięcy temu, to szacunek zmiany intensywności cyrkulacji wymiennej, który pokazuje, że ta cyrkulacja termohalinowa słabnie. Osłabienie cyrkulacji termohalinowej brzmi trochę jak katastrofa o zasięgu globalnym. Oczywiście nie chcę Państwa straszyć, bo mówimy oczywiście o bardzo dalekiej przyszłości, ale jeżeli faktycznie cyrkulacja termohalinowa miałaby spowolnić, to możemy się spodziewać kompletnych susz na półkuli południowej,
gigantycznego oziębienia półkuli północnej rzędu 5 czy 10 stopni Celsjusza, praktycznie wysuszenia się zachodniej Europy. Więc to są oczywiście takie katastroficzne wizje i wydaje mi się, że jesteśmy jeszcze daleko, czy to jest wszystko daleko przed nami. Niemniej jednak ta cyrkulacja termohalinowa, tak jak wspomniałem, kształtuje dynamikę dostaw wód atlantyckich do Arktyki, więc należy z bacznością obserwować najnowsze doniesienia naukowe, które powinny rzucić trochę więcej światła na temat przyszłości atlantyfikacji. Jedyne badania, do których udało mi się dotrzeć, mówią o tym, że nawet w sytuacji osłabienia cyrkulacji termohalinowej zasięg tych ciepłych wód atlantyckich będzie się nadal zwiększał w Arktyce, pomimo tego, że będą one stawały się coraz chłodniejsze. Więc wydaje mi się, że atlantyfikacja jest perspektywą, z którą musimy zacząć żyć i po prostu intensywniej prowadzić badania w Oceanie Arktycznym, żeby lepiej zrozumieć, w którą stronę zmierza ten nasz świat. Więc tym półpozytywnym, półnegatywnym akcentem dziękuję Państwu za uwagę w czasie tego webinarium.